Dzień dobry. Co zrobić, że tak powiem, bo mam sporo styropianu za grubego. Dzisiaj będziemy przecinać styropian na węższy. I tu jest tak, transformator 24 V amper nieokreślonych. Jest to zasilacz do wkrętarki, w tej chwili wcześniej był do jakiegoś nadajnika. Trafo z rubina. Także jest tęgo duże, wystarczająco. Do tego drut oporowy, kawałek odwinięty z... Czekajcie, tutaj jest z takiego rezystora. Jak widać. Rezystor miał 4 ohmy. Najlepszy sposób. Włączamy. Tu mamy taki drut. O! Będzie jak spawarka. Mamy szybki hebel, że tak powiem. Tu musimy sobie masę dopiąć. O, szybki hebel, bierzemy kawałek styropianu. To jest akurat dycha styropian, a potrzebuje 7, tak trochę niewymiarowo. Kwestia, jak drut sobie O, trochę kopci. Trochę nie za bardzo. Musimy pociągnąć po całym drucie, żeby go nie przygrzać z jednej strony. Przed końcem możemy już wyłączyć, już ten drut ma swoją temperaturę. O, żeby się za bardzo nie rozciągnął. To, że się rozciąga, to nie znaczy, że... Patrzcie. Tu mamy takie pirazy drzwi trójeczka. Tu mamy pirazy drzwi 7. I tak robimy z kolejnymi. Patrzcie, się z powrotem naciągnął, co? Możemy go troszeczkę podgrzać, żeby naciągnąć. On się teraz poluzuje, zobaczcie, i możemy go troszeczkę naciągnąć wkrętem. I teraz jak ostygnie, o, trzeba włączyć wiatrak. No niestety, nie jest to tak jak kiedyś czysty styropian. Jest teraźniejszy, niedawno kupowany, w zeszłym roku chyba. Muszę wyciąg włączyć, dobra, jest włączony. Patrzcie, teraz się napiął jak struna. Przykładamy, nie włączamy. I dopiero teraz włączamy. O. I dopiero włączamy. I teraz tak. I jedziemy. Okej. Okay. Od razu troszeczkę naciągamy. On się zaraz ostygnie, to się naciągnie sam. I znowu mamy trójkę i siódemkę. O, moja kola. Dobra, podamy, bierzemy następne. Tak, żeby nie nabrudzić. Przykładamy, dopóki jest drut napięty, wtedy wiadomo, że równo. I jedziemy. Słuchajcie, to wszystko jest za pieniądze z YouTube'a. Zobaczycie. Ocieplenie domku będzie. Dobra, wyłączamy, po co to grzać, na darmo prąd, i sprawdźmy, czy ciepło. Zimne, trafo zimne, przecięło, przecięło na 2. Przykładamy.
Trzymamy cały czas naciągnięty ten drucik, żeby w miarę równo szedł. Powiem wam, szybka maszynka. O, zaraz go naciągnie. Kolejne dwa arkusze. Piątka, znaczy trójka i siódemka. I tak, no, jak wszystkie zrobimy, a mamy cztery paczki do zrobienia. I już po zawodach. Za szybko przycisnąłem, ale to nic, nie szkodzi. O, a kurwa. Przepraszam. Ciepłe. Po zawodach. Robimy następny drucik. Musi troszeczkę to przystygnąć. Będziemy mogli sobie to odwinąć. O. Za bardzo przycisnąłem. To moja wina. Ten drucik więcej. Można użyć struny od gitary, wiecie? Tylko że to wtedy trzeba zmniejszyć napięcie, bo za bogato. Za duży prąd. Wtedy ona tak samo się szybko przepali, nawet jeszcze szybciej niż to. Rzekomo stalowa. Ale ja wolę taki drut z takiego opornika, bo on troszeczkę mniej będzie obciążał mi trafo. Zawijamy tak, żeby była wysokość. O! Zawijamy tak, żeby była naciągnięta trochę. Wysokość, dobra. Tu nawet nie musimy dłużyć, chociaż w sumie obecne. Dużo masy. Obudowy, a tutaj był drut. Okej. Podłączony, jedziemy dalej. No ciekawe, czy ta sama wysokość. Nie jest ta sama wysokość. Można poczuć nawet na drobne placuszki. Jest dobrze. Patrzcie, na jakie cieniutkie można pociąć plasterki z tym. To by było na tyle z tego filmu. Ja się biorę do roboty. Na razie.